regularny, podcast regionalny. Wszystko wskazuje na to, że w Legnicy o urząd prezydenta powalczą e, cztery kandydaci, będą to przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, PiS Nowej Lewicy oraz Komitetu Legnica Od Nowa. Czy to pełna lista? Ostatecznie okaże się 14 marca, bo właśnie wtedy był termin zgłaszania kandydatów na prezydentów, wójtów i burmistrzów. Majka Groman, witam w regularnym podcaście Regionalnym. Moim gościem jest jedyny w Legnicy kandydat niezwiązany z żadną partią polityczną, Bartłomiej Rodak, który idzie do wyborów pod szyldem Legnica Od nowa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Te bezpartyjność uważa pan za swój atut? No z całą pewnością samorząd to miejsce, w którym spory znane wszystkim z mediów ogólnopolskich nie powinny mieć miejsca. Tego rodzaju wojny po pierwsze pozbawiają nas pozytywnych emocji, po drugie nie wnoszą żadnych pozytywów do debaty. Tej, jaka powinna się toczyć w samorządzie, czyli merytorycznej, pozbawionej sporów światopoglądowych, a takiej, która powinna skupiać się raczej na sprawach bliskich miastu i jego mieszkańców, a więc uważam, że fakt, że to jest komitet stworzony przez ludzi niezwiązanych z ugrupowaniami politycznymi, ja oczywiście. I tutaj e, chciałbym to jasno podkreślić. Byłem członkiem partii politycznej, e, byłem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, e, nawet byłem rzecznikiem lokalnych struktur tej partii, e, więc to nie jest tak, że e, nie jestem w żaden sposób związany z partią polityczną, bo, bo jestem byłem, e, ale ten fakt uważam e, za swój atut, a nie... Za żaden minus z tego względu, że no, mogłem wówczas nabyć doświadczenia. Mój światobogląd też jest szeroko dzięki temu znany. Serce miałem, mam i będę miał po lewej stronie, więc no, niczego tutaj przed nikim nie chcę ukrywać. Ale właśnie ta apolityczność tego bloku, jego obywatelskość, jego takie społeczne podłoże pozwalają na to, żebyśmy mogli rozmawiać w gronie osób o szerokim światopoglądzie. I takie też są u mnie osoby, chociażby wieloletni samorządowiec, radny kilku kadencji, Benedykt Ksiądzyna, znany powszechnie w Legnicy, nie tylko z racji na pełnione w Radzie Miejskiej funkcje, ale również na to, że jest muzykiem, nauczycielem muzyki, dyrygentem, Organistą, więc także, jakby te przestrzenie jego działalności sprawiają, że nie jest to osoba, która mówiąc kolokwialnie, wyskoczyła wczoraj z roce spod ogona. A Benek jest związany ze środowiskami prawicowymi. Potrafimy ze sobą rozmawiać, świetnie się dogadujemy, dlatego że łączy nas jeden wspólny cel, którym jest Legnica, jej dobro, przyszłość dla miasta, dla jego mieszkańców. Więc tak, jeszcze raz powtórzę, apolityczność, brak przynależności do jakiegoś ugrupowania partyjnego powoduje, że możemy o sobie mówić jako o ludziach, którzy w mieście mogą naprawdę wiele zdziałać dzięki temu, że no nie są sterowani odgórnie. Jesteśmy po prostu oddolnym zespołem. Projekt jest stworzony od. Całkowicie zera, można powiedzieć, w Legnicy nie funkcjonowała tutaj już od wielu lat, jak pani redaktor pewnie pamięta, żadna ekipa, którą można by w ten sposób określić, dawniej funkcjonowało takie ugrupowanie pod nazwą Legnickie Forum Samorządowe, w którym też pan księdzyna działał mocno i prężnie i myślę, że na tych dobrych przykładach na, na, na tym dobrym gruncie Legnickiego Forum Samorządowego możemy budować podobną organizację dzisiaj. I tak to jest, jak się zaprosi do studia byłego dziennikarza, trudno się przebić z kolejnym pytaniem, ale cieszę się, że mi się udało. E Mówi Pan o tej przynależności partyjnej, której oczywiście wielu z nas ma dosyć, ma dosyć polityki. Jedne wybory za nami, następne przed nami, w czerwcu kolejne europejskie, ale jednak ona też coś daje. Daje zaplecze, daje pieniądze. Przeciwko Panu inni kandydaci polityczni, czyli z tymi zapleczami, czyli z pieniędzmi. Eee, czy bez tego nie jest trudniej? Oczywiście, że jest trudniej. Nikt nie, nie mówił, że będzie łatwo. I ja budując ten projekt, decydując się na kandydowanie na prezydenta miasta Legnicy, byłem w pełni świadomy, że to nie będzie równy pojedynek. No jesteśmy pozbawieni fakt, trzeba to jasno przyznać, jakichś szerokich struktur. Kadr rzeczywiście w Legnicy nie mamy, to jest ugrupowanie, tak jak już wspominałem, składające się z zupełnie nowych osób, niezwiązanych wcześniej poza mną. Z żadnymi działalnościami politycznymi czy społecznymi, i y, poza też Bękiem Ksiądzyną. Y, więc y, ja nawet wspominałem na konferencji prasowej, otwarciowej, prezentując y, nasz komitet Legnica Odnowa, y, o tym, że to będzie taka y, walka y, trochę Dawida z Goliatem, ale jej wynik y, napawać mnie może optymizmem, bo y, wszyscy pamiętamy, jak ten pojedynek się skończył, gdzie te siły jednak, po obu stronach nie były równo rozłożone, a jednak ten mniejszy, dysponujący mniejszym arsenałem i możliwościami, e, ostatecznie zwyciężył, i mam nadzieję, że tak również będzie w tym przypadku. Nie mamy też specjalnie finansowania. E, pieniądze, które przeznaczymy na kampanię, będą pochodziły z naszych e, własnych kieszeni, e, być może również z kieszeni osób nas wspierających, e, więc no. Siły nie są równo rozłożone, biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z Platformą Obywatelską, która jest partią rządzącą w tej chwili, dysponującą naprawdę gigantycznymi zasobami, siłami i środkami, prawem i sprawiedliwością. Partią, która jest, jest wciąż największą partią opozycyjną w tym kraju, a dopiero co zakończyła ośmioletnie rządy, więc no też mają z czego strzelać można powiedzieć. Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Krzakowskiego, ja sobie pozwolę takiego porównania użyć, że to też jest rodzaj partii, tyle że miejskiej, bo zrzesza całkiem... No, z poparciem całkiem, Nowej Lewicy. No, z poparciem Nowej Lewicy, rzeczywiście. Jednego dnia e, przedstawiciele Lewicy przyjechali powiedzieli, że pan Tadeusz Krzakowski jest ich kandydatem. Drugiego dnia pan prezydent stwierdził, że on jednak idzie z własnego komitetu, więc... E, no też troszkę tutaj nie bardzo rozumiem, e, jak to ma wyglądać. E, więc no trzech gigantów, e, jeden mały, e, chociaż mam 1,90 m. Ale może ten wzrost pomoże. Małym nie jestem. E, pani redaktor, gdybym nie wierzył we własne siły, w fakt, że mam pełne predyspozycje do tego, żeby o fotel prezydenta Legnicy się ubiegać, to na pewno nie zdecydowałbym się na ten nierówny, podkreślę. Pojedynek, i, i myślę, że mocno, mocno zamieszam w tym legnickim politycznym kraju. Legnica odnowa to nie tylko Bartłomiej Rodak, bo również kandydaci do Rady Miejskiej. Wystawiacie ich państwo? Tak, będziemy wystawiać kandydatów we wszystkich czterech okręgach. Na, na razie nie chciałbym poza osobą, o której już wspomniałem, mówić tutaj szerzej o. O, o nazwiskach, ale powiem może tyle, że to są przedstawiciele m, różnych obszarów życia y, społecznego y, Legnicy. Mamy zarówno nauczycieli, mamy przedstawicieli świata sportu, y, mamy urzędników, y, mamy prywatnych przedsiębiorców, y, więc tutaj ten wachlarz jest dosyć y, szeroki. I jeszcze chwila czasu jest na rejestrację list. Więc na pewno będziemy czekać do samego końca, żeby, żeby te listy były ukształtowane w taki sposób, który będzie wszystkim odpowiadał, zarówno mi, jak i moim współpracownikom. Lednica od nowa. Co i kiedy ma się w Lednicy od nowa rozpocząć? Drogi to wiemy. Ja akurat wjeżdżam od strony ulicy Poznańskiej do Legnicy. Często y, dramat i to nie jest jedna, jedyna ulica. To wiemy, bo wszyscy kandydaci o tym y, mówią. Co jeszcze oprócz infrastruktury drogowej? Ja wiem, że to jest takie hasło dosyć y, ogólnie sformułowane. Y, a to z tego względu, że od nowa trzeba zrobić wszystko. No niestety y, po tych ponad dwóch dekadach y, rządów y, Tadeusza Krzakowskiego... Miasto wymaga gruntownej modernizacji we wszystkich praktycznie obszarach funkcjonowania. I to dobrego nie zrobił przez 20 e, lat? No nie, no absolutnie, ja tak nie twierdzę. Jest sporo dobrych rzeczy, ale no 20 lat to jest czas, który można wykorzystać o wiele bardziej efektywnie, aniżeli to uczyniono w Legnicy. W tym momencie mamy do czynienia z miastem, no, które jest niestety na końcu listy miast rozwijających się na Dolnym Śląsku. Nie tylko na Dolnym Śląsku zresztą. Bo podobnej wielkości miasta w kraju wyglądają zupełnie inaczej. Drogi, o których pani redaktor wspomniała, to jest tylko jeden z elementów rzeczywiście. Chociażby uposażenia w jednostkach podległych samorządowi, to są bardzo często minimalne wynagrodzenia i one są podwyższane tylko wówczas, kiedy, kiedy regulacje ustawowe nakazują zwiększenie tych uposażeń, co jest bardzo smutne, bo jednak osoby, które tworzą samorząd na co dzień, będąc z nim związanymi zawodowo, no powinny też mieć motywację w postaci właśnie finansowej do tego, żeby do tej pracy się przykładać. Być może to jest też jeden z elementów, E, obecnego stanu rzeczy, no bo skoro mamy do czynienia z y, 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 poziomami dochodów tak niskimi, ludziom się nie chce pracować, no i tego mamy efekty. Ja mogę jeszcze oczywiście dopowiedzieć o innych elementach. Jeszcze swojego programu wyborczego nie ujawniłem, y, ale zrobię to w najbliższym czasie. Będę organizował konferencje prasowe y, tematyczne i, i wówczas w blokach tematycznych zaprezentuje Legniczanom swój program. Na tle, mówi pan, że na tle innych miast Legnica wypada tak sobie. Które miasto jest dla pana przykładem, do którego Legnica mogłaby dążyć? Tak chcemy, żeby było w Legnicy. O którym mieście tak mógłby pan powiedzieć? Na Dolnym Śląsku? panie redaktor, Wszystkie. Na Dolnym Śląsku wszystkie miasta były wojewódzkie, a nawet te mniejsze Wyraźnie można w nich dostrzec ten dynamizm, szczególnie po 2000 roku, szczególnie po 2005 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej zaczęliśmy czerpać z możliwości jakie to członkostwo nam dało. W Legnicy tych pieniędzy jakoś nie było widać. No, strasznie jest to bolesne. Ja jestem mieszkańcem tego miasta praktycznie od zawsze. Znam tutaj każdy kamień, można powiedzieć, i mnóstwo jest obszarów i elementów, które wymagają naprawy i reorganizacji. Więc to jest miasto straconych szans. Cóż więcej rzec? Ale w którym mieście chciałbym mieszkać, Bartłomir? Tak w Obrzychu, Jeleniej Górze, Lubinie, we Wrocławiu, nawet w Kaliszu. No we Wrocławiu z całą pewnością nie chciałbym mieszkać, mimo że tam się urodziłem, no bo y, nie chciałbym tracić tyle czasu na stanie w korkach, yy, więc... A to, może to, tylko w lewnicy, tak? To, to z całą pewnością odpada. No jestem przyzwyczajony do, do, do tych swoich czterech ścian miejskich, że tak to y, określę. Yy, Jelenia Góra... Przepiękne miasto z fantastycznym położeniem. Legnica, niestety, e, też z fantastycznym położeniem, bo lokalizacyjnie e, mamy usytuowanie naprawdę doskonałe, wszędzie jest blisko, e, ale niestety e, ten e, nasz walor niewątpliwy został. Przez piarowców, pana prezydenta dawno wykorzystany w taki no, dosyć zadziwiający sposób, budując strategię promocyjną miasta na haśle z nią zawsze po drodze, czyli no tylko przejazdem. Nigdy nie myślano o tym mieście jako miejscu docelowym, nigdy, nigdy nie myślano o tym, żeby tutaj ściągać ludzi. Ta ekspansja była raczej w przeciwnym kierunku, czyli, czyli na zewnątrz, co w po latach skutkowało faktem, że liczba mieszkańców no, niestety zmniejszała się. Dzisiaj y, mieszkańców mamy poniżej 100 tysięcy. Jeszcze 15 lat temu, jak dobrze pamiętam, te wskaźniki mówiły nawet chyba o poziomie 108 tysięcy. No to też jest efekt tego, że ludzie y, uciekają z miasta y, na wieś. Y, po prostu szukając jakiegoś spokoju y, w życiu codziennym. I, 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 I to na pewno też ma wpływ. Natomiast y, no, eksodus młodych ludzi jest y, tutaj mocno zauważalny. Jak się rozmawia z młodzieżą, to nikt nie widzi, z tą bardziej świadomą młodzieżą, nikt nie widzi możliwości pozostania w mieście, nikt nie widzi możliwości budowania swoich życiowych szans tutaj ze względu na no, chociażby słabe, słabe możliwości rozwoju zawodowego. Nie ma tutaj bazy, która by gwarantowała no, zrobienie kariery. W Legnicy, więc nie ma się czemu dziwić, ale to właśnie chcielibyśmy zmienić, a żeby to zmienić, należy zacząć od, od podstaw. Tak? Tutaj ten dyskurs, który obecnie w kampanii wyborczej trwa, no kręci się wokół. Ja mam wrażenie, że to jest taki plebiscyt na to, kto zaproponuje bardziej urodziwe szklane domy. Ja uważam, że szklane domy w Legnicy nie są do niczego potrzebne. Temu miastu trzeba przywrócić normalność, żeby ono było przede wszystkim czyste, zadbane, żeby było mniej betonu, a więcej zieleni, żeby komunikacja miejska funkcjonowała nie tylko bezpłatnie, co zamierzam w mieście wprowadzić, ale również w sposób taki funkcjonalny, żeby, żeby można było się bardzo mobilnie, sprawnie i szybko przemieszczać pomiędzy poszczególnymi liniami. Uwzględniając przesiadki też w sensownym czasie, żebyśmy nie spędzali, nie marnowali czasu na przystankach, żeby można było, będąc podróżnym, przyjeżdżającym do miasta, chociażby do szpitala, wsiąść w autobus, dojechać do niego bezpośrednio jedną linią, a to jest od wielu, wielu wielu lat niemożliwe. Więc no, tych elementów jest całe mnóstwo i po to startuje, żeby spróbować to zmienić. Kwestia kolejna: bezpieczeństwo. No, od lat Legnica jest na niechlubnym topie, jeśli chodzi o najniebezpieczniejsze miasta w kraju. To wynika z wielu czynników, także tych, że w Legnickiej Policji jest mnóstwo wakatów i generalnie to nie jest dolegliwość naszego miasta. ale ale taki raczej y, ogólnopolski trend, y, niestety policja nie ma zbyt dobrych notowań, ale na to też są sposoby, żeby to zmienić. Dzisiaj finansowanie policji przez Legnicki Magistrat jest na poziomie 50 tysięcy złotych w skali roku, czyli żadne. To to chyba tutaj czyli czyli, czyli żadne. Cały czas słyszymy, że na nic nie ma pieniędzy, ale pieniędzy y, można poszukać y, tam, gdzie są y, wydawane w sposób nieefektywny. Yy, jak, chociażby, jak chociażby Straży Miejskiej, tak? która jest formacją o budżecie na poziomie prawie 5 milionów złotych, a która yy, nie wiadomo tak do końca po co jest w Legnicy. A prawdą jest, że Straż Miejska w Legnicy pracuje do 15? No też słyszałem takie opinie, ale przyznam szczerze, nigdy nie śledziłem pracowników Straży Miejskiej, więc potwierdzić tego zdecydowanie nie mogę. Wiemy, że jeśli wygra pan wybory, to zacznie pan od zmiany hasła. Czyli z Legnicą jest mi po drodze, czy z Legnicą po drodze. To nie jest dobre hasło, które przyciąga do Legnicy. Nie jest dobre. Ja bym chciał, żeby Legnica, tak jak wspomniałem, była miejscem docelowym, a nie, a, nie, a nie po drodze. Zresztą, wie pani, my jesteśmy już w takim momencie, że mam wrażenie, że ten plebiscyt na hasła promocyjne jest już dawno za nami. Tak? Jeszcze 10 lat temu... Miasta się starały, nie wiem, rywalizować między sobą, prześcigiwać w tym, kto będzie miał mądrzejsze hasło. Nic z tego specjalnie nie wynika, poza tym, że. patrzymy lepiej udowodnić tak, to miejsce, dobry do Że życia. wydawano na to, na to całkiem spore pieniądze. Każde miasto jest inne, każde ma swoją specyfikę, każde ma atuty takie, jakich nie ma inne. I to trzeba jakby tutaj położyć akcenty i to starać się wydobyć na powierzchnię a nie budować jakiś sztuczny, nikomu niepotrzebny PR, bo, bo nie tędy droga, mam wrażenie. I na pewno nie jest nam po drodze z tego rodzaju myśleniem. Bartłomiej Rodak prywatnie. Czym zajmuje się Bartłomiej Rodak? Ja jestem rzecznikiem prasowym Kolei Dolnośląskich od początku 2019 roku, więc eye, też ee, nie będąc wcześniej m, m, w tej branży nigdy, m, przez te ostatnie... 5 lat, poznałem zupełnie inny świat, transport publiczny. Jest dzisiaj dla mnie elementem takim, w którym mogę powiedzieć świadomie, że bez tego zbudować się nowoczesnego, funkcjonalnego miasta się nie da. I to też jest kolejny jakby element, o którym tutaj warto, warto wspomnieć. Ponadto jestem także przedsiębiorcą. Prowadzę małą firmę, znajduję na to czas i zamierzam znajdować go dalej. Zajmuję się handlem przedmiotami użytku codziennego, powiedzmy dekoracyjnymi, z połowy XX wieku, głównie, można powiedzieć ogólnie, designem wszelkiego rodzaju meblami, oświetleniem, tego rodzaju rzeczy. Bo zabrzmiało tak, że świat. jest świat w różnych miejscach ciekawych, zapomnianych tak, przedmiotów. Jest, to jest moja pasja. Uwielbiam spacerować po giełdach staroci e, i wyszukiwać tych rodzynków w tym wielkim serniku. I przywracać e, e, im duszę. Przywracać im również duszę oczywiście. Część z nich e, zostawiać dla siebie, bo powiem szczerze, że to działa trochę jak narkotyk w każdym przedmiocie można się zakochać, potem trudno się z nim rozstać, ale też świadomość, że komuś robię dobrze w życiu, sprzedając mu pewien kawałek historii, bo każdy przedmiot, przedmiot ma swoją historię i, i, i duszę również. To też daje mi dużą satysfakcję, że. Na całym świecie w tym momencie już na całym świecie na wszystkich kontynentach przedmioty przeze mnie znalezione, odrestaurowane, zdobią czyjeś domy, mieszkania, apartamenty to też naprawdę daje satysfakcję i robi robotę mi taką życiową. Ale prywatnie to jest pan również założycielem portalu likins.pl. Tak, współzałożycielem, współzałożycielem to rzeczywiście wiele lat temu razem z Marcinem Makuchem i z Byszkiem Brzezińskim stworzyliśmy taki projekt. Będąc miłośnikami właśnie Legnicy, jakby na kanwie tej pasji to wszystko się zrodziło. Też pasji kolekcjonerskiej związanej z kolekcjonowaniem przedmiotów związanych z historią Legnicy. Najpierw stworzyliśmy portal historyczny, na którym jest to największa w tym momencie skarbnica wiedzy dostępna dla wszystkich w internecie skarbnica wiedzy dotycząca historii Legnicy od zarania dziejów właściwie po współczesność znajdziemy tam tysiące zarówno tekstów jak i różnego rodzaju ikonografii ale oczywiście największa część treści poświęcona jest temu okresowi do 45 roku kiedy Legnica przeżywała taki bardzo bardzo dynamiczny rozwój i, i wówczas to miasto stało się takim bardzo prężnie wówczasnej Rzeszy, funkcjonującym ośrodkiem, stolicą rejencji zresztą. I, i ten okres też uważa, uważam za najciekawszy w historii Legnicy. Więc najpierw była, najpierw był portal, później jeszcze stworzyliśmy fundację. Dzisiaj to wszystko żyje własnym życiem. Nie trzeba temu poświęcać czasu. I cieszę się, to też naprawdę duma i satysfakcja, że coś takiego istnieje. I na koniec jeszcze, i tu od razu przywołuję pana do porządku, trzy zdania. Dlaczego Legniczanie mają głosować na Bartłomieja Rodaka? A dlaczego nie? <ścoughs> Pani redaktor, dlaczego mają głosować na Bartłomieja Rodaka? Dlatego, że jestem swój chłop, jestem Legniczaninem, nie reprezentuję żadnej partii politycznej, Nikt nie będzie mną sterował z całą pewnością, będę sam podejmował decyzję, i to chcę bardzo jasno podkreślić. Dlatego, że kocham Legnicę i kocham to miasto, i jest ono w moim sercu od zawsze i zawsze będzie. Dlatego, że za mną stoją ludzie, którzy mają podobne do mojego podejścia, nie szukają okazji, żeby zaistnieć, żeby się pokazać w wyborach, żeby dzięki temu otrzymać jakąś posadę. Bo proszę sobie wyobrazić, że nikt w ten sposób o mnie nie myśli. No po prostu łączy nas wspólny cel, chęć zmiany. Może też, powiem tak trochę przewrotnie, złość i wkurzenie i zdenerwowanie na to, co się w mieście dzieje, też jest tutaj elementem takim, który nas motywuje do roboty, do działania. Daje nam po prostu kopniaka w tyłek. Mnóstwo ludzi narzeka na funkcjonowanie Legnicy. Ale mało kto chce mieć realny wpływ na wprowadzenie jakichkolwiek zmian. E, a my stwierdziliśmy, że idziemy do boju i spróbujemy e, powalczyć w tym nierównym pojedynku, i mam nadzieję, z pomocą oczywiście Legniczan. E, dlatego z tego miejsca apeluję o głosy na jedyny obywatelski e, w mieście e, projekt e, Legnica Odnowa, e, by spróbować coś zmienić. i... Naprawdę przywrócić Legnicy dawną świetność. Bartłomiej Rodak, kandydat na prezydenta Legnicy, był gościem regularnego podcastu regionalnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naszej rozmowy można wysłuchać również na YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Dziękujemy Państwu do usłyszenia i do zobaczenia.